Dzień dobry. Nazywam się Anna Kędzierska. Jestem psychologiem i autorką obrazków do myślenia. Lubię słuchać ludzi. Nie tylko tego, co mówią, ale także jak mówią. I często słyszę: muszę iść do pracy. Muszę zarobić na kredyt. Powinienem się dobrze odżywiać. No wiesz, w Twoim wieku to nie wypada. Daj spokój, jak też można na głos mówić o takich rzeczach? Te buty, musisz je kupić, teraz taka moda. I zawsze wtedy myślę sobie, że życie jest zbyt krótkie, aby się dopasowywać. Do norm, do zasad, do rytuałów, których nie rozumiemy, do mód, które wybuchają i zmuszają nas do jakichś działań. Muszę, powinienem, należy, nie wypada. Te wszystkie słowa motywują nas na niedziałanie. Odbierają nam wolność. Bo jak coś musisz, to aż ci się nie chce. I pewnie czasami czujesz, że te powinności, musy, należności sprawiają, że jest ci niewygodnie, że coś cię uwiera, że ciężko ci się funkcjonuje. I to, do czego dziś cię zapraszam, to do zadania sobie pytania, czy rzeczywiście musisz. Czy musisz zarobić na kredyt? Nie musisz. Potrzebujesz, jeżeli chcesz uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z karnymi odsetkami. Czy rzeczywiście człowiek powinien się zdrowo odżywiać? Nie powinien, ale może, jeżeli chce żyć długo, zdrowo i czuć się dobrze. W jakich sytuacjach używasz słów należy, powinno się, muszę? I sprawdź, co się stanie, jeżeli te słowa zamienisz na chcę, potrzebuję i mogę.